Zaczynał jako biedak totalny w rodzinie, brakowało na wszystko. Ojciec inwalida, matka na osób zestresowana, chata jedna z najsłabszych miejscowości, jedna wielka izba, tam mieszkali jeszcze jacyś krewni. Fizycznie dramat, jak go wzięli do wojska, to popatrzyli w czasach, kiedy ludzie to byli właściwie traktowani jako mięso armatnie, popatrzyli na niego i odesłali go do domu. Intelektualnie też raczej słabizna, nie potrafił zdać matury z matematyki, chociaż miał rzeczywiście niewiarygodny talent językowy. I ta osoba założyła zgromadzenie zakonne, które obecnie posługuje praktycznie na wszystkich kontynentach na świecie, chyba tylko na Antarktydzie nas nie ma, a wczoraj został beatyfikowany. Mowa oczywiście o ojcu Franciszku Marii od Krzyża Jordanie, założycielu zgromadzenia księży salwatorianów. Drodzy, Jordan naprawdę, no raczej rokował kiepsko. Jak powiedział, że chce w ogóle w przyszłości założyć zgromadzenie zakonne, to powiedzieli mu: gościu, pomysły masz fajne, ale ty tego na pewno nie ogarniesz. Ale udało mu się to. Dlaczego? Bo słuchał Chrystusa, bo żył Ewangelią i chciał realizować to, do czego zachęcał Zbawiciel słowami: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Więc Jordan założył zakon po to, aby ludzie usłyszeli o Jezusie Chrystusie i powiedział do nas, jego duchowych synów i córek, dopóki żyje na świecie, choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa, nie wolno ci spocząć. I to robią cały czas salwatorianie. Gdzie trzeba, tam idziemy, po to, by jak najwięcej osób usłyszało o Jezusie. Dlaczego? Bo Jezus w Ewangelii mówi się bardzo mocno: kto we mnie uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc my wszyscy czujemy się powołani do tego, aby jak najwięcej ludzi uratować przed potępieniem. Ale te słowa Ewangelii są dla każdego, każdy z nas. To czy wierzymy, czy nie wierzymy, nie jest bez znaczenia. Tak samo jak to nie jest bez znaczenia, czy wierzą twoi znajomi. Więc jeżeli chcesz ich dobra, to dołóż wysiłku do tego, aby oni wszyscy w Zbawiciela uwierzyli. A w różnych trudnych sytuacjach przyzywajmy pomocy świętych i błogosławionych. Oczywiście od wczoraj szczególnie mocno polecam właśnie naszego założyciela, który wyprosił cud uzdrowienia dla pewnej chorej dziewczynki. Ja o tym chyba już kiedyś mówiłem, ale tak w skrócie. Pewna młoda para dowiedziała się, że będą mieli dziecko, które niestety urodzi się z kośćmi totalnie zdeformowanymi. No i zaczęli się bardzo gorąco modlić przez stawnictwo właśnie ojca Franciszka o cud urodzenia zdrowego dziecka i tak się właśnie stało. Także jak macie jakieś intencje, uderzajcie przed stawnictwem ojca Franciszka. Gorąco polecam. Drodzy, jakiś czas temu byłem nominowany przez księdza Szymona Bańkę z kanału Szkoła Akwinaty do takiej akcji Wyjdź z Bańki, czyli do tego, aby poszerzyć swoje spojrzenie także o inne punkty widzenia, żeby polecić jakieś konkretne kanały na YouTubie. Więc ja osobiście oczywiście bardzo polecam kanał księdza Szymona Szkoła Akwinaty. Polecam także kanał Szarpanki z Życiem 2. Tam są takie materiały satyryczne, ale bardzo, z bardzo ciekawym spojrzeniem. I polecam także kanał GF Darwin, gdzie można znaleźć treści humorystyczne, ale aczkolwiek w bardzo ciekawy sposób nawiązujący do różnego rodzaju prawd wiary. Kolejna rzecz, klerycy z naszego seminarium będą na Facebooku mówili o ojcu Jordanie. Posłuchajcie ich krótkiego zaproszenia. Dzień dobry, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chcieliśmy Was serdecznie zaprosić na serię filmików o naszym ojcu założycielu, już błogosławionym, ojcu Franciszku Maria od Krzyża Jordanie. Tak, pierwszy odcinek będzie już w środę o godzinie 20:30 na naszym kanale na Facebooku. Zapraszają nas salwatorianie, konkretniej to akurat klerycy w tym przypadku. Będą dwie pary prowadzących, jedna to my, a druga to niespodzianka, więc serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy także do lajkowania naszej strony i udostępniania. Udostępniania naszych materiałów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia. Link oczywiście w opisie, a na zakończenie posłuchajcie młodzieży. Szczęść Boże. A więc tak, wracając do dzisiejszej Ewangelii, pragnę stwierdzić, że są to ostatnie słowa Jezusa i są one oczywiście skierowane do apostołów, którzy będą później wypełniać Jego oczekiwania. Jezus rozpoczyna swoje słowa od słowa idźcie. Ma one oczywiście charakter dynamiczny. Każe im ocknąć się ze smutku, z przygnębienia, z rozpaczy, załamania i iść głosić
Ewangelię nie tylko w krajach Izraela, lecz na całym świecie. Jezus mówi nam również o chrzcie, który jest tak naprawdę celem do głoszenia dobrej nowiny. Wspomina nam także o znakach. Ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć te słowa. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Wężem brać będą do rąk. I jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Chodzi tutaj o to, że tą samą moc posiadał tak naprawdę Pan Jezus na życiu ziemskim. I obiecuje On to apostołom i wierzącym, że będą także posiadać takie moce, takie rzeczy. Następnymi słowami Pan Jezus tak naprawdę żegna się z nimi, czyli po całej tej rozmowie z nimi Pan Jezus zostaje wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. W niebo wstępuje i następnie apostołowie poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Czyli odpowiedzią uczniów tak naprawdę na prośbę Pana Jezusa bez żadnej dyskusji było pójście i głoszenie tej Ewangelii i tyle.